Czy kamienica. Witają Państwo Justyna Sińczyło, Andrzej Robys i Emilian Kamiński. Szanowni Państwo, witam oczywiście wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą szczególną okazję. Witam również wszystkich widzów, którzy nas oglądają na żywo, a w szczególności wiernych widzów Teatru Kamienica, oczywiście Polonie oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Drodzy Państwo, to jest szczególny czas. Ta godzina W to jest taki czas. Ja jadąc tutaj w samochodzie myślałem sobie, cóż to za czas, Emilian, co to jest? Oczywiście personalnie ze mną jest tak, drodzy Państwo, że rocznica Powstania Warszawskiego, Powstanie Warszawskie i cała ta gehenna, która się odbyła, jest taką raną na duszy. To inaczej tego nie umiem nazwać. I dla mnie ten 1 sierpnia i to, że mogę tu z Państwem być i przeżyć to chociaż ten minimalny sposób, jest taką świecką mszą, tak bym to nazwał. Naprawdę to jest, Powstanie Warszawskie jest czymś takim, z czym ja sobie nie umiem poradzić. Mówię to szczerze i otwarcie, jako bardzo dorosły, jak Państwo widzą, człowiek. Nie mogę sobie z tym poradzić po prostu. Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego objąć, ogarnąć. Nie mogę zrozumieć tego 1 600 000 litrów krwi, które spłynęło do tej ziemi, po której teraz chodzimy. Ale o tym miejscu, w którym jesteśmy, będę jeszcze mówił, drodzy Państwo. Na razie chciałbym, żebyśmy weszli troszkę w atmosferę przedwojennej Warszawy, drodzy Państwo. Warszawy, która była nazywana Paryżem Północy. Dużo miejsca w moim teatrze, w naszym teatrze poświęcamy w przedwojennej Warszawie, dzisiejszej Warszawie, Polsce, historii Polski i tak dalej, takim różnym wydarzeniom, także i społecznym. Także, drodzy Państwo,
Między innymi zrobiliśmy taki spektakl pod tytułem Wiera Gran. Troszkę dla uczczenia ludzi, którzy tutaj w tej kamicy mieszkali, a i Wiera Gran też tutaj śpiewała, niestety dla Niemców, ale jeden raz, ale tak się zdarzyło, że tę kamienicę Wiera Gran znała i zrobiliśmy spektakl pod tytułem Wiera Gran. Wyreżyserowała to świętej pamięci Barbara Sas, a obecna tu Justynka gra tam właśnie tytułową rolę i z tego spektaklu Wiera Gran piosenka Ulica Niecała. Bardzo proszę. Ulicą niecałą pewnego dnia w Warszawie strapiona dziewczyna szła w ogrodu ciemny mrok. Taka smutna, aż łzy zamąciły jej wzrok. Czy pracę straciła, czy tak jej żal, że nie ma w czym pójść na jutrzejszy bal? Jakie troski serce gniotą, czy dokuczył jej kto? Mniejsza o to. Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą i łka. I wołam w jej stronę w szumiący czas nad czarną przepaścią umarłych lat. Poczekaj, nie płacz, stój. Daj mi wszystek twój żal, oddaj mi smutek twój. Weź wszystkie radości paryskich dni, a tam warszawskie podaruj mu łzy. Czy słyszy? Ach, nie słyszy. Głos się gubi w ciemności i ciszy. I idzie strapiona i patrzę, kto ona, to ja. Drodzy Państwo, zostańmy w klimacie przedwojennej Warszawy. Andrzej Rodys tu obecny napisał wiele poematów o Warszawie, a teraz powie panu Państwu fragment poematu swojego własnego o przedwojennej Warszawie. Andrzeju, prosimy. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. Stają się stare jak pterodaktyl, choć pamięć o nich jeszcze wciąż żywa. Niektóre weszły na stałe w obieg do katalogu utartych pojęć, jak choćby fragment tekstu piosenki, co to i chciałabym, i się boję. Była Warszawa międzywojenna, o której takie prawdy głoszono, że jest to Mekka wszelkiej beztroski, zabawy, żartu, rozrywki ponoć. Porównywano ją wprost z Paryżem, gdzie ział erupcją wulkan Kankana, gdzie według legend hulanka trwała od popołudnia po brzaski rana. Pewnie nie wszystkim było beztrosko, zwłaszcza tym gorzej sytuowanym. Ale wiadomo, to się udziela i promieniuje na różne stany, na ekskluzywne bale sosiety, zaułki woli, piknik w Młocinach, Adrię, Kwiprokwo, Mroczny Czerniaków, czy towarzystwo na imieninach o jakiejś cioci na szóstym piętrze, gdzie wódka była czysta i słodka, obok zagrycha i flaszka wina, muzykę z radia puszczała ciotka, a oprócz tego występy byli, gra na grzebieniu i na banjoli, muzyka własna, słowa szwagra lub vice versa, jeśli kto woli. I tak płynęły w przestrzeń piosenki o czarnych mańkach, Hankach i Helach, o tym jak podpadł Felek Zdankiewicz i jaka smutna jest ta niedziela, w którą niestety się rozstaniemy, bo jednak pary nie będzie z nas, więc pożegnamy się najpoważniej, najdramatyczniej, na wieczny czas. Warszawa żyła Lopkiem, Wiechem, Jaroszym, Ordonówną, Bodo. Zdawałoby się, wszystkie drogi do kin, teatrów nas zawiodą, do pierwszych rzędów lub pod sufit. Zależy, co kto miał w kieszeni.
I tak się żyło, rozrywkowo, wśród blasków, choć i nie bez cieni. A na ulicy, wśród przechodniów, galeria różnorodnych typów. Starozakonnych kupców grupy, obok ówczesnych sławnych VIP-ów, bez ochroniarzy, inkognito. Błyszczały szable i ostrogi, błyszczały gwiazdki, belki, szlify, stukały zgrabne damskie nogi, strojne w wykwintne pantofelki od hiszpańskiego lub kielmana, rewia sukienek, kapeluszy, czy to wieczorem, czy to z rana, gdy eleganckie biuralistki do biur pędziły szybkim krokiem, zaś szwaczki, praczki i sklepowe też podążały, jakby bokiem, nie chcąc się bardzo rzucać w oczy, z ubiorem swym skromniejszym nieco, lecz były nie mniej czarujące i zbrojne w ową broń kobiecą, o której śpiewał słynny Bodo, sławiąc potęgę seksapilu. To właśnie były warszawianki, pełne uroku, wdzięku, stylu i potrafiące fascynować urodą, elegancją, głosem, niczego nie ujmując paniom z innych miasteczek, miast i wiosek. W dźwiękową ilustrację miasta wrośli nieletni gazeciarze, zachwalający swe dzienniki barwnymi opisami zdarzeń, jak trup we wannie na Bugaju, albo też romans z Izajerem, którym chlapnęła w twarz rywalce panna z dość krewkim charakterem, wprost nie mogąca znieść zniewagi, że ta odbiła jej strażaka, ta makolongwa z kaczem skrzydłem, taka i siaka i owaka. Więc zanim gość gazetę kupił, znał prawie pełny przegląd newsów. Od porachunków wśród półświatka, po hollywoodzki świat luksusu i po tajniki polityki, pochodzcy, bezcy, koniunktury, słynne procesy kryminalne, wieści ze sztuki i kultury. I nawet mógł już nie zaglądać na wielkie płachty czerwoniaka, bo wszystko wcześniej opowiedział mały gazeciarz Zawadiaka. Byli inni, którzy głosem chcieli zdobywać klientele, różni handlarze i blacharze, szlifierze, butów czyściciele. Ci równocześnie promowali super błysk pastę do Brolina ze znakiem brodatego kozła, co jak matołek poczci wina z rysunków Walentynowicza wciąż się uśmiechał do publiki, jakby chciał mówić: czyśćcie buty i oficerki, i trzewiki. Kwitły przeróżne interesy, rzec by uliczno-podwórkowe, z siedzibą firmy wprost na plecach, z dala od ustaw podatkowych. Jeszcze muzycy i śpiewacy, aktorzy, ba, cyrkowcy nawet, prezentowali swe talenty jak wielką sztukę, wielką sprawę, wzbudzając nieraz zachwyt widzów, potrafiąc panie do łez wzruszać, co przekładało się na datki wrzucane w czeluść kapelusza. W tak zwanych lepszych kamienicach były na bramach umieszczone groźne napisy ostrzegawcze, że wstęp surowo tu wzbroniony, że brakom, wszelkim domokrążcom, handlarzom, grajkom i śpiewakom, i było to egzekwowane, choć może nie do końca jakoś. Stróż zwykle bywał blisko bramy i dość gorliwie jej pilnował. Niechętnie patrzył na intruzów. Często odzywał się w te słowa: a pan szanowny, że tak powiem, faktycznie kogo tu uważa? Zaś gdy zobaczył tych jak wyżej, pięścią lub miotłą im wygrażał. Ale zdarzyło się czasami, że cieć oddalił się od bramy, albo jeżeli wypił setkę, nie był już tak skoncentrowany, by w jego monitorowanie nie mogła wkraść się drobna luka. A przez tę lukę na podwórko wślizgnął się handlarz, żebrak, sztuka. To też przez okno uchylone często zdarzało się usłyszeć: byle hasz lutuje, reperuje lub ziemia, ziemia do doniczek. Handelasz starzyzną, kupno, sprzedaż. I tym podobne zawołania wytwarzające atmosferę dzisiaj już nie do opisania. To wszystko było jakby wczoraj lub może nawet dzisiaj rano. Na rogu sklepik pana Szmula, w którym dość chętnie kupowano.
Nigdy niczego nie zabrakło, a gdyby nawet było tak, to się słyszało: co jest, nie ma, u mnie jest wszystko, nawet brak. Jednakże przyszedł tamten wrzesień znaczony wybuchami bomb niszczących wszystko w lewo, w prawo, w tył i do przodu, wzwyż i w głąb. Pan Szmul wtłamszony został w getto, potem odjechał z Umschlagplatz. Była godzina policyjna, łapanki, pawiak i ersatz. Bo powstaniowy plan zniszczenia to jeszcze nie był koniec zła, bo później przyszła odbudowa. Wtedy nie jeden i nie dwa zupełnie niezniszczone domy poszły pod kilof jak pod nóż w ramach tworzenia nowych treści. Cóż można było zrobić? Cóż, tamtej Warszawy dzisiaj już nie ma. Zginęła brama, zniknął i cieć. Miasto odżyło, lecz zgoła inne. I choćby bardzo chciało się chcieć, ono już nigdy nie będzie takie jak wtedy. Zaraz, który był rok, gdy na parkietach królował, nie wiem, czy to był Charleston, czy Lambeth Walk, odeszli w przeszłość wielcy, znani, lecz i nieznani wprost przechodnie. Były ogromne dokonania, niestety były też i zbrodnie, i cała masa drobnych sprawek, o których nikt już się nie dowie. One usnęły pod gruzami na Starym Mieście, Czerniakowie. Zaledwie wczoraj były te fakty. Dziś już powoli kurz je okrywa. Stają się stare jak pterodaktyl, choć pamięć o nich jeszcze dość żywa. Niektóre weszły na stałe w obieg do katalogu utartych pojęć, jak choćby fragment tekstu piosenki, co to i chciałabym, i się boję. O. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, tak się składa, że w moim domu, kiedy byłem dzieckiem, ale także w domu, który teraz z Justynką mamy, śpiewamy piosenki dawniejsze, te, które się śpiewało na obozach harcerskich, właśnie te, które się śpiewało w domach. Oczywiście kolędy to jest około Bożego Narodzenia. Natomiast generalnie śpiewamy też, no i przy ognisku też śpiewamy takie stare legionowe czy wojskowe piosenki. I drodzy Państwo, ponieważ kamienica to jest taki dom, chciałbym, żebyście Państwo poczuli się jak w naszym domu i z nami pośpiewali tamte dawne piosenki. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego. Dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi maniorkę z gorzałczyną. Dadzą mi maniorkę z gorzałczyną,
ażeby mnie tęsknił, ażeby mnie tęsknił za dziewczyną. Ażeby mnie tęsknił, ażeby mnie tęsknił za dziewczyną. Powiodą z okopów na bagnety, powiodą z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. W domu jestem. Ułani, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Jedna panienka i nie jedna wdowa za wami ułani polecieć gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, żeby nie kochały ułana mężatki. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. To my jakiś chór założymy, co? No, po tym COVID-zie porządne pieniądze zarobimy. Będzie ekstra, będzie ekstra. No i... co to jest? Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, stukają, wołają, puść panienko, stukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy, otwieraj, nie bój się, my czwartacy, otwieraj, nie bój się, my czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, pełne błonie, za nami piechoty, pełne błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno, gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno, zobaczyć to stare nasze Wilno, zobaczyć to stare nasze Wilno. A z Wilna pojedziem do Berlina, a z Wilna pojedziem do Berlina. Udusić Hitlera, sukinsyna, udusić Hitlera, sukinsyna.
kiedyś u nas w Józefowie, nie wiem czy pamiętasz, Justynko, Seweryn Krajewski był. I przy ognisku śpiewaliśmy i to zaśpiewał Seweryn tak ładnie. My też ładnie to zaśpiewamy. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Nieś po błocie w dal, w zapłakany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, jasna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz, jesienny deszcz, bębni w hełmu stal. Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów, będziesz tulił jasną główkę miłej swej do snu. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, a z serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę, poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może tak, że jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Słyszałem dziś chyba w telewizji, drodzy państwo, wspomnienia powstańca, 90-letniego mężczyzny, który mówił: a wiesz, do tego redaktora, wiesz, że ta piosenka to nie była w czasie powstania. Nie, nie, nie. Ona przyszła z lasu. Do nas przyszła z lasu. Więc zaśpiewamy tę
piosenkę z lasu. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedłem za lasem, we wsi gdzieś czekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc, dobrze będzie nam jak w niebie. Pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. W pole wyjdź pewnego ranka, na snobrzyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż. Nie noszą lampasów i szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. I zmienimy nastrój troszeczkę, były i takie piosenki. Tam na Boloniu błyszczy kwiecie, stoi ułan na wylecie, a dziewczyna jak malina niesie koszyk róż.
dziewczyna jak malina niesie koszyk róż czerwoniutkich. A dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. Stój, poczekaj, moja duszko, skąd tak drobną stąpasz nóżką? Jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Oj, do domu! Jam z tej chatki rwałam kwiatki i powracam już. Może kryjesz wrogów tłuszcze, daj buziaka, to cię puszczę. Ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Ja mnie taka dam buziaka, jeno z konia zsiądź. Konia zsiędę prawo znane, jutro kulką w łeb dostanę, gdyś tak prędki do tej chętki bez buziaka bądź. Gdyś tak prędki do tej chętki bez buziaka bądź. Oj słodkiego, gdyś tak prędki do tej chętki bez buziaka bądź. Gdy szczęśliwie wrócę z boju, gdzież mam szukać cię w pokoju? W białej chatce przyjmę matce nad strumikiem zwyż. W białej chatce przy mej matce nad strumykiem zwyż. Przy mamusi w białej chatce przy mej matce nad strumykiem zwyż. Lecz gdy zginę w boju snadnie, to buziaczek mój przepadnie. Wierna tobie na twym grobie ucaluję krzyż. Wierna tobie na twym grobie ucaluję krzyż. Twój brzozowy, wierna tobie na twym grobie ucaluję krzyż. We wspomnianej w poemacie Warszawie, no ludzie starali się jakoś żyć i śpiewali piosenki. Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Spod serca kap kap, rąbanka i schab, a pociąg mknie jak szalony. Schabościak i kicha, to dobra zagrycha, pod ławką dwa salce soli. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. Nim on się przekona, czym handluje ona, to pociąg na dworcu staje. Żandarmy wsiadają, wszystko zabierają i nic już nie zostaje. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera i wesoło. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Thank you.
jesteś Ty za Pani, że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani, że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani sami wybierani. Wojenko, 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 cóżeś Ty za Pani? Wojenko, 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 cóżeś Ty za Pani? Na wojence ładnie, kto Boga uprosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Wojenko, wojenko, co za moc jest w Tobie? Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz w zimnym leży grobie? Kogo Ty pokochasz, kogo Ty pokochasz w zimnym leży grobie? Szanowni Państwo, tak sobie pomyślałem, pamięć jest bardzo ważna. Naprawdę, jest bardzo ważna. Jak to? Ja oczywiście urodziłem się w 52 roku, nie mogę pamiętać wojny, ale coś takiego jest, że Warszawa, drodzy Państwo, tak jak na początku wspomniałem, to jest taki jakaś taka rana na duszy. Nie umiem sobie z tym naprawdę poradzić. Drodzy Państwo, tak słuchałem dziś tego powstańca i on jedną rzecz powiedział bardzo istotną. Mówi, wie pan co, chodzi o to, żeby nas nie zapomnieli. Żeby nas nie zapomnieli, bo rzeczywiście to jest tak, drodzy państwo, że przychodzą nowe pokolenia, one mają jakieś teraz Facebooki, jakieś Twittery, jakieś różne historie takie, które jakiś świat do nich przynoszą taki cyfrowy, prawda, świat trochę wymyślony, świat podrasowany, świat podreklamowany, świat, który jest nieprawdziwy. Tak się zastanawiam, cóż to teraz dla mojego 16-17 prawie letniego syna, który ciągle siedzi w tym wirtualnym świecie, cóż to jest powstanie warszawskie? To może byłaby jakaś, czy okupacja w ogóle, prawda? To nieszczęście, które gdzieś w nas jest, prawda? To jest w Andrzeju, bo on miał wtedy 8 lat. To jest może w którymś z państwa, który się urodził w czasie wojny. Ja mówię później. Ale mimo, że się urodziłem później, to w mojej głowie to jest. Może dlatego, że Justynka mnie zna, nie przyjmuje tego świata cyfrowego. Może dlatego ten świat jest dla mnie jakiś bardziej rzeczywisty. Także zastanawiałem, jak ja mam mu wytłumaczyć, temu Cypriankowi, że powstanie to nie jest żadna gra. To nie jest gra, bo można zrobić grę, prawda, o powstaniu. Ja wiem, że jest gra, Justynko. Natomiast w mojej głowie tej gry nie ma. W mojej głowie jest coś, co się stało naprawdę, wiecie państwo? Naprawdę to się stało. Ja myślę, że musimy znaleźć sposób, żeby nasze dzieci, wnuki nauczyć naprawdę historii. I to możemy zrobić tylko z domu albo z teatru. Tylko w bezpośrednim takim kontakcie. Wydaje mi się, że telewizor czy tam ten internet, z całym szacunkiem oczywiście dla panów, którzy nas nagrywają, on nie jest w stanie przekazać tego, co jest w stanie przekazać dziadek, babcia, ojciec, mama, wujek, ktokolwiek, znajomy, co naprawdę to przeżywa. Tym dzieciom trzeba naprawdę to jakoś przekazać, żeby słowa tego powstańca, żeby o nas pamiętali, żeby te słowa ciągle były, bo one są bardzo istotne.
nie można nie pamiętać. Nie można nie pamiętać. Dlatego, drodzy Państwo, decydując się na ten mój teatr na kamienicę, pomyślałem sobie, ja muszę mieć miejsce, które pamięta. Ponieważ te cegły, one wszystkie pamiętają. On to był schron tutaj, potem będę o tym opowiadał. One to wszystko pamiętają. Gdyby one zaczęły mówić, to one by mówiły 10 razy mądrzej ode mnie i skuteczniej. Ale one nie mówią. One te energie, które te wydarzenia przyjęły do siebie i gdzieś tam je mają. Może ta nowoczesna fizyka kwantowa będzie umiała odczytać, co jest tam w nich zapisane. Ale to może kiedyś to będzie. Natomiast ważna jest pamięć, która przekazywana jest przez nas. Bardzo, bardzo jest istotna. Śpiewajmy dalej. Przepraszam za taką osobistą dygresję. To w ogóle nie było tego w planie, ale coś mi tak uderzyło do głowy. Legiony to rycerska nuta, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania, do waszych dusz, do waszych kies. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Państwo, jeszcze jest troszkę czasu do syren. W związku z tym chciałbym jeszcze Państwu zaśpiewać rzeczy, które są chyba w jakiś sposób związane z tym, co ośmieliłem się przed tą pieśnią wspaniałą powiedzieć. Kiedyś, drodzy Państwo, Bułat Okudżawa napisał modlitwę. Modlitwa miała piękne tłumaczenia, natomiast Jan Jakub Należyty dokonał, drodzy Państwo, swojego, nie tłumaczenia, tylko takiego właśnie wolnego pisania na temat modlitwy Bułata Okudżawy i wydaje mi się, że ta pieśń właśnie będzie chyba w jakiś sposób pasowała do dzisiejszej uroczystości. Ja ją Państwu po prostu zaśpiewam, a Państwo wsłuchajcie się w naprawdę mądre i bardzo aktualne słowa. Tak, jeszcze jest coś takiego w tej pieśni, że czwarta zwrotka nieodmiennie kojarzy mi się, drodzy Państwo, z dwoma wspaniałymi ludźmi. Jednego znałem tylko z opisów, z telewizji, z reportaży. To jest Jan Paweł II. Papież, którego bardzo szanuję, Karol Wojtyła, jest to człowiek, którego bardzo szanuję. Nie znałem, ale nie miałem honoru znać, ale no, naprawdę uważam, że to był jeden z najwspanialszych Polaków.
Natomiast którego go znałem osobiście, drodzy Państwo, dla niego jest kapliczka tutaj. Ona się pali, mam nadzieję, tu w rogu. Jest zapalona, tak, widzicie Państwo? To jest kapliczka poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce, którego miałem honor znać w stanie wojennym, drodzy Państwo. To był niezwykły czas, to był czas teatru domowego. Teatru, który został w mojej głowie, w moim sercu. Teatru, który przeżyłem wraz z moimi wspaniałymi kolegami, drodzy Państwo. Jeździliśmy po domach, strychach, piwnicach, kamieniołomach, gdzieśmy tam nie byli. Brałem udział w około 200 spektakli tego teatru. I to była niezwykła rzecz. Takie wieczory jak ten, drodzy Państwo, to były te spektakle. Właśnie tak. Ludzie się spotykali w jakichś takich właśnie piwnicach. Nawet w Kurniku graliśmy pod koło Żółwin, to się nazywa, w każdym razie pamiętam coś takiego. Ze dwa razy tam graliśmy, kury gdakały za nami, a tu była widownia, pięknie wszystko urządzone i graliśmy teatr. Także to były wspaniałe czasy i w tych czasach właśnie znałem się, trudno mówić przyjaźniłem, ale znałem się dobrze z księdzem Jerzym Popiełuszką, byliśmy po imieniu i drodzy Państwo, i dla mnie to jest też taki drugi wielki człowiek, wielki duch taki. Niestety straszny los go spotkał, no ale był naprawdę wielki duchem i myślę, że ta modlitwa obu tym wspaniałym ludziom w jakiś sposób się należy. Wysłuchajcie Państwo łaskawie. A jeśli istotnie, mój Boże, na wzór swój stworzyłeś mnie Ty, dlaczego mnie zmienić nie możesz? Dlaczego ja jestem zły? Dlaczego kochając zabijam i z wolną wolą mi źle? I jak ma się serce do kija, co bardziej zaboli dziś mnie? Ptakom oddałeś przestrzeń, by wolność kochały po kres. Psu darowałeś psie serce i wierny jest tak jak pies. A mnie dałeś serce kalekie, bo tracę przyjaciół i twarz. A przy tym nazwałeś człowiekiem, czy tylko człowiekiem, czy aż. Dziękuję za Twoją niepamięć wszystkiego, co we mnie jest złe. Za każde moje pytanie i za to, że rozumiesz mnie. I za to dziękuję, że kocham miłością zieloną jak las. Bo życie to sarna jest płocha, cierpliwym, myśliwym jest czas. Dziękuję, że tak wiele znaczę i prawie nie znaczę nic. Ja aktor Twoich przeznaczeń, teatru Twojego widz. Ja kropla deszczu w ocean, ja błyskawica dla burz. Choć jestem, już dawno mnie nie ma, gdy umrę, na nowo mnie stwórz. Choć jestem, już dawno mnie nie ma, gdy umrę, na nowo mnie stwórz. Chyba już za chwileczkę, za dwie minuty będą syreny. Wydaje mi się, że już nie trzeba śpiewać, drodzy Państwo, tylko trzeba... To jest ta chwila, kiedy właściwie powinniśmy pomyśleć. Pomyśleć powinniśmy o tamtym strasznym czasie, drodzy Państwo. Chodzimy po ulicach, jak mówiłem, tu jest 1 600 000 litrów ludzkiej krwi. Tak z grubsza. Licząc z kolegą, próbowaliśmy policzyć. Nie zdajcie sobie Państwo, ile to jest. Ile to jest basenów ludzkiej krwi. Ojej, mama, patrzka, leczyłam się, 3 krople spadły. Oj, boli. 3 krople.
i boli tę dziewczynkę. A tutaj coś strasznego się stało, drodzy Państwo. Ja, jak mówię, nie umiem tego zrozumieć do końca. Może ktoś z Państwa mi kiedyś wytłumaczy, bo naprawdę mam ogromny problem z Powstaniem Warszawskim. Taka rzecz jeszcze bardzo istotna. Rosjanie stali po drugiej stronie i to tego Państwo się nie dowiecie, bo tego nie znalazłem w książkach, ale w każdym razie ja na 62. rocznicę Powstania Warszawskiego tutaj miałem taki wieczór, o którym powiem później. Natomiast dostałem rysunki, wiecie Państwo, rysunki, bardzo ważne rysunki właśnie z Powstania Warszawskiego, pastelem robione. Okazało się, że było tak. Armia Krajowa na Pradze poprosiła Rosjan, że skoro nie chcą wejść, to żeby przynajmniej pozwolili im przejść do Powstania. Rosjanie powiedzieli tak, bardzo chętnie. W Aleksandrowie się spotkamy, w Aleksandrowie w tym i w tym miejscu się spotkamy, weźcie broń, zgromadźcie się tam, my przyjedziemy i przyjdziemy tam i was przepuścimy przez Wisłę. Rosjanie tak powiedzieli, żołnierze Armii Krajowej zebrali się w ilości kilkudziesięciu czy kilkuset, aż dokładnie chyba kilkuset tam było tych żołnierzy, a Rosjanie wjechali tam czołgami, zaczęli do nich strzelać. Rozstrzelali ich po prostu. Ojciec tego mężczyzny, który dał mi, pożyczył mi te obrazy, powiedział, mój tata tam był i wyobraź sobie, że on uciekł, bo mieszkamy w Radości, on uciekł stamtąd, części się udało uciec, ocalał i nie mógł przejść do Powstania i malował to Powstanie w piwnicy, oczywiście w tajni przed ruskimi, malował jakie sobie wyobraża. No i to była niezwykła wystawa, drodzy Państwo. Rzeczywiście widzieliśmy coś takiego, jak wyobraźni człowieka, który przeżył taką gehennę przez tych ruskich, nie mógł pójść do Powstania i je po prostu malował. To było niezwykłe. No jak tam jesteśmy? Minuta jeszcze, tak? Może ktoś z Państwa chce coś na ten temat powiedzieć? Moja przyszywana prababcia była w Powstaniu, a moja babcia, teraz 91-letnia Ania, niestety mama ją wywiozła, żeby nie była, była w szarych szeregach. Wywiozła ją pod Warszawę. Strasznie, nie może do tej pory przeżyć, że nie była w Powstaniu. No, ale dzięki temu żyje. Ale dzięki temu żyje do dzisiaj. Bo, drodzy Państwo, to nie ma co mówić. Tu zginęło, tak, no są różne obliczenia. Jedni mówią 160 tysięcy ludzi, inni mówią, że cywilów było ponad 200 tysięcy, a 20 czy 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zginęło. To są liczby nieprawdopodobne, prawda? Nieprawdopodobne. Nie możemy się z tego otrząsnąć, natomiast nie możemy o tym zapomnieć.
Szanowni Państwo, teraz ta najważniejsza opowieść dzisiejszego wieczoru, bo opowieść związana z tym miejscem dokładnie. Mianowicie, była to 62. rocznica powstania warszawskiego. Tu była stolarnia. Teatr jeszcze był nieczynny, absolutnie. Drodzy Państwo, uprzątnęliśmy tam te deski i tak dalej. Tak zaimprowizowaliśmy scenę. Pamiętasz, siostrzynko, tutaj była scenka taka. Ludzie siedzieli na takich krzesłach, jakie nam się udało zdobyć. Natomiast generalnie chodziło o to, że zaprosiliśmy tutaj powstańców warszawskich. 40 powstańców zostało zaproszonych. Część z nich, około 10 osób, pomyliła adres, bo jakaś pani źle im powiedziała, poszli gdzieś tam, no, ale ta 30 została. Byli tutaj także i młodzi ludzie, różni moi znajomi. W każdym razie tę 62. rocznicę, drodzy Państwo, tutaj obchodziliśmy. Mało tego, to było nienazwane święto. Tak to nazwaliśmy, nienazwane święto, dlatego że było to 2 października o godzinie 19. A o 20, czyli o 8 wieczorem, było podpisanie kapitulacji powstania. I zależało mi na tym, żeby to święto, którego się nie obchodzi nigdy, czyli święto podpisania tej kapitulacji, żeby święto zagłady tego miasta, zagłady ludzi, żeby to święto zostało uhonorowane. I uhonorowaliśmy 62. rocznicę. I o co chodzi, drodzy Państwo? I było pięknie, było nastrojowo, śpiewaliśmy te piosenki wojskowe i powstańcze i różne. Krzyś Kolberger mówił wiersze Baczyńskiego, a jeszcze trzeba powiedzieć, że miesiąc wcześniej, na początku września, miał bardzo poważną operację, bardzo poważną operację. I mimo tego, że nie był jeszcze pozrastany, to przyszedł tutaj, usiadł i mówił wiersze Krzysztof. No i jeszcze taki profesor Walkowski pokazywał zdjęcia z powstania warszawskiego, interpretował je, okazuje się, że inne były fakty niż się czasem podaje. To wszystko zrobiło ładny taki wieczór. No i jest koniec, prawda? Skończyliśmy, tam na barku postawiłem beczkę swojego wina, bo ja hoduję winogrona, robię wino, takie moje wino było, jakieś coś do zjedzenia i wszystko fajnie. I tych 30 powstańców, starszych ludzi i inni ludzie, jest pięknie. Podchodzi do mnie taki stary powstaniec i to jest najważniejsze, co teraz powiem. Podchodzi tak, mówi: Emilian, słuchaj, ja jestem Jurek. Mówi: miło mi. Emilian, słuchaj, wiesz co? Dobrze, że Stefana nie było. Ale jakiego Stefana? No z Baonu, Zośka, Stefan. On był w tej dziesiątce, to co to zły adres zostali i tam poszli. Dobrze, że go nie było. Ja mówię, ale nie bardzo pana rozumiem. No słuchaj, Emilian, jakby Stefan tutaj posłuchał tych piosenek, zobaczył te zdjęcia, posłuchał tego Kolbergara, jak on mówi, tego Baczyńskiego, jakby się jeszcze tego twojego wina napił, to on by na zawał zszedł. Mówię: o, a czemu? Chłopie, bo on w czasie powstania w tej piwnicy siedział. Tu miał punkt opatrunkowy. A mnie jakby koń kopnął. Tak, i rany Boga. Jak to się wszystko poskładało? Dlaczego ja tutaj chciałem w tej piwnicy? Nie miałem pojęcia, że tu coś takiego było. Że tu był schron w ogóle przedwojenny. Że ludzie z okolicy się tutaj właśnie w tych piwnicach kryli. Jak to się wszystko połączyło. Jak się połączył ten mój teatr domowy, który ciągle noszę w sobie. Jak to wszystko się ładnie powiązało. Dlatego, drodzy Państwo, też to miejsce jest dla mnie święte. To miejsce, ten mój teatr jest dla mnie święty. A teraz chciałbym, żeby Państwo z tamtego wieczoru posłuchali, jak Baczyńskiego mówił Krzysztof Kolberger. Andrzej, proszę. Rodzicom. A otóż i macie wszystko. Byłem jak lipy szelest. Na imię mi było Krzysztof. Jeszcze ciało. To tak niewiele. I po kolana brodząc w blasku, ja miałem jak święty przenosić Pana. Przez rzekę zwierząt, ludzi,
piasku, w ziemi brnąc po kolana. Po co imię takie, dziecinie? Po co, matko, taki skrzydeł pokrój? Taka walka, ojcze, po co takiej winie? Od łez ziemi krwawo mi, mokro. Myślałaś, matko, on uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy. Podźwignie, co upadło we mnie kwiecie. Mówiłaś, rozkwitaj ogniem znaczeń. Ojcze, na wojnie trwardo. Mówiłeś, pragnąc za ziemię cierpiąc, nie poznasz człowieczej pogardy, udźwigniesz sławę ciężką. I po cóż wiara taka dziecinie, po cóż dziedzictwo jak płomieni dom? Zanim 20 lat minie, umrze mu życie w złocieniach rąk. A po cóż myśl taka jak sosna? Za wysoko głowica, kiedy pień tną. A droga jakże tak prosta, gdy serce niezdarne, proch. Nie umiem, matko, nazwać. Nazbyt boli, nazbyt mocno śmierć uderza zewsząd. Miłość? Matko, już nie wiem, czy jest. Nozdrza rozdęte z daleka Boga wietrzą. Miłość, cóż zrodzi? Nienawiść, struny łez. Ojcze, broń dźwigam pod kurtką. Po nocach ciemno walczę, wiary więdną. Ojcze, jak tobie prócz wolności może i dziecko, może i wszystko jedno. Dzień czy noc, matko, ojcze, jeszcze ustoję. W trzaskawicach palb. Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz. Pójdę dalej. To od was mam. Śmierci się nie boję. Dalej niosąc naręcza pragnień, jak spalonych róż. Przyjaciel Kamila Krzysztofa Paczyńskiego, Tadeusz Gajcy, napisał bardzo mało znaną piosenkę z Powstania Warszawskiego. Moja mała, do widzenia już, jeszcze raz buzi daj, a wywalczę ci kraj, piękny kraj, pełen zbóż. Po powrocie ofiaruję ci w mej manierce ten cud, rybkę ze słonych wód lub korale z mej krwi. Moja mała, otrzy łzy, będę listy pisał ci. O wojence nie myśl źle, moja mała, moja mała, moja mała, moja mała, mój ty śnie. Po powrocie dam ci jeszcze dam śniegu z wysokich gór, wiatru z zielonych pól, szybek z nieznanych miast. Więc bogata będziesz w żastrach, ja przy tobie jak król, w domku drobnym jak ul, będę śpiewał ci tak. Moja mała, otrzy łzy, słyszysz, szumią morza trzy, śnieg na górach, w polu wiatr. Moja mała, moja mała, moja mała, moja mała, to mój dach. Justynka, Justyna Sieńczyło powie nam wiersz, który napisała jej
babcia. Ale należy się parę słów o niej. Irena Tomalak była w batalionie Kiliński, była łączniczką w randze kapitana. Mieszkała niedaleko tutaj wraz z moją babcią, ulica Działdowska, jest teraz tam tablica. Po wojnie więziona prawie 10 lat w więzieniach ubeckich. Podtrzymywała więźniarki wierszami. Pisała z okazji imienin, z jakiejś okazji, co się działo tam w więzieniu, z okazji urodzin, dzieci. I jeden z jej wierszy spróbuję. Tupu, tupu, chlapu, chlastu. Nie mam nóżek 11. Mam dwie tylko nóżki małe. Do dreptania doskonałe. Umiem chodzić, biegać, gonić, do drzwi stukać, w okna dzwonić. Umiem milczeć, szeptać, gadać. Umiem strzelać, dźwigać, papier zjadać. Umiem cicho w kącie siedzieć i wychodzić wciąż na przodzie. Umiem śmiać się, umiem płakać, umiem kryć się, zwijać, skakać. Umiem szefom głowę kręcić. 100 adresów mam w pamięci. Tupu, tupu, chlapu, chlastu. Nie mam nóżek 11. Mam dwie tylko nóżki małe. Do dreptania doskonałe. No i pieśń niezwykła, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że ją wytrzymam. 1 sierpnia, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by uwolnić stolicę od zła. I spłynęła na dachy, barykady i gmachy, biało-czerwonych sztandarów mgła. O, jaka rozkosz me serce rozpina, gdy wis w ręku gra. AMP nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Bo z krwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Gdy raz naród pochwycił za oręż, musi wolnym być. Trzeba obejść nam getto, bo już wolę zdobyto, a u nami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie i już mdleją nam dłonie. Trzeba walczyć dzień i całą noc. Zmienić nas nie ma komu, iść nie można do domu, chociaż z domu już tylko gruzy są. Nie ma matki, rodziny, ni kochanej dziewczyny, tylko oczy zachodzą mi mgłą. O, jaka rozpacz me serce rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Stare miasto za nami, trzeba iść kanałami, chociaż rany tak pieką i rwą. Chociaż serce tak boli, trzeba iść wbrew swej woli i te oczy zachodzą ci łzą. Płakać nam nie wypada, bo już Niemiec się skrada, by odebrać najdroższą nam broń. Broni wam nie oddamy, raczej wszyscy padniemy, razem z życiem zabierzcie nam broń. O, jaka rozpacz me serce rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Już w mieście się łamie, Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod knut. Słychać wciąż salwy krótkie, potem miękki cichutkie. Tak to ginie warszawski nasz lud. Tak to ci warszawiacy, bohaterscy chłopacy, co to wolną Warszawę chcieli mieć. Nasza siła za mała, aby wroga złamała,
miast wolności, dziś mamy swą śmierć. O jaka rozpacz me serce rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Teraz przystań na chwilę przy powstańca mogile, klęczy matka i cichutko łka. Serce jej z bólu płacze, synka już nie zobaczę, taka dola jest matczyna ma. Powstań, synu mój miły, z tej powstańczej mogiły i do matki nieszczęsnej swej wróć. Niech cię jeszcze zobaczę, nad ranami zapłaczę, powstań, synku, męczarnię mą skróć. O nie płacz, matko, nad grobem powstańca, szkoda twoich łez. Taka smutna jest dola skazańca, taki życia kres. Za Warszawę swe życie oddałem, swój powstańczy czyn. Chociaż tylko 16 lat miałem, twój warszawski syn. Za Warszawę swe życie oddałem, swój powstańczy czyn. Chociaż tylko 16 lat miałem, twój warszawski syn. Pierwszy raz wytrzymałem tę piosenkę. Szanowni Państwo, a teraz Andrzej Rodys opowie swój wiersz, poemat, opowieść o wypędzeniu. Tak. Od dość dawna powszechnie wiadomo, że nie w modzie pisać epopeje. Jednak można czasem być niemodnym, gdy przypomną się tragiczne dzieje, które chce się wyrzucić z pamięci. One jednak uparcie wracają, chociaż wiele lat już upłynęło, tak jak żywe przed oczyma stają. Czyż to nie jest tragedia niezwykła dla człowieka, gdy swój dom utraci, gdy go z domu brutalnie wypędzą? Tak, to gwałt jest w najczystszej postaci. Taki gwałt spotkał kiedyś mieszkańców dość dużego stołecznego miasta leżącego w środku Europy. Wypędzeni, wygnani i basta. Zna historia różne przesiedlania. Każde z nich to jakieś jest bezprawie. Ale trudno szukać porównania z tym, co działo się w mieście Warszawie. Inni wypędzeni mieli szansę spakowania, wzięcia swego mienia. Ich nie gnano przed lufami naprzód w atmosferze hiperzastraszenia. 1944. Wielka wojna do końca zmierzała. Krwi się jeszcze jednak lało wiele. Krwi ofiara wciąż była za mała. A w Warszawie wybuchło powstanie. Akt rozpaczy i dumy zarazem. A bez specjalnych widoków na sukces. Walka mrówki z przeogromnym głazem. No i trwała bitwa beznadziejna, w której ginął ktoś znajomy co dzień. Wreszcie nadszedł jej dzień 60. Piekło było. Od porannych godzin i huczało i trzęsło się z siłą chyba z 8 w richterowskiej skali. Armagedon czy apokalipsa? W każdym razie świat się chciał zawalić. W schronie ciemno, świece się skończyły. Ktoś się modli, ktoś zwyczajnie beczy. Zaś ktoś trzeci ze strachu zwariował i coś gada do siebie, od rzeczy.
Już stwierdzamy z przykrością i lękiem, że powstańcza placówka zamiera. Amunicji brakuje i wody, dużo rannych, więc pluton się zbiera do odwrotu. I w głąb Żoliborza korytarzem piwnicznym odchodzi, potem niknie w rowie łącznikowym. Słychać głosy, oni tacy młodzi. Wreszcie spokój, cisza, podejrzana. W drzwiach do piwnic nadludzie stanęli. Krótki rozkaz, raus, wychodzić, pada. Wychodzimy, całkiem otępieni. Wychodzimy na wrześniowe światło wynędzniałym, brudnym korowodem, niewyspani, głodni, wystraszeni, pachnący tygodniowym smrodem. Ustawili na dworze kolumnę, do wymarszu pośpiesznie zmierzają. Dzień jest chłodny, pierwsze dni jesieni, więc niektórzy zębami szczękają, bowiem wyszli z piwnicy w koszulach. Ciepła odzież została w mieszkaniach. Stąd pytania, czy można na chwilę wejść na piętro, nałożyć ubrania? Każdy może wziąć to, co przy sobie. Nie ma mowy, by zabrać coś z domu, a oddalić się krok od kolumny ist verboten. Nie wolno nikomu. Tu zaczyna się lament powszechny. Ktoś zostawił w domu okulary, lekarstwo, tamten dokumenty, jeszcze ktoś pamiątkowy zegarek. Mała Ewa zalewa się łzami, że po pieska nie wolno jej wrócić. Wtedy też i do starszych dotarło, że przyjaciół im przyjdzie porzucić. A przy budzie stał Nero, dozorcy. Smutny, biedny, na długim łańcuchu, przerażony ogromnym rwetezem. Żegnaj, miły kundlu kłapouchu. Drogi Nero, przyjacielu dzieci, do dziś nie wiem, co z tobą się stało, tak jak z resztą innych czworonogów, których w bloku tym było niemało. Lecz nie pora już na sentymenty, bo nadludzie sznella, sznella wrzeszczą. Nie ma czasu, dość tego cackania. Więc ruszamy. Pielgrzymkę złowieszczą. Popędzili przez martwe ulice, okopowa, cmentarze na prawo, wszędzie cisza, żadnych śladów życia. Wcześniej było tutaj bardzo krwawo, ale teraz już wszystko ucichło. Tylko zgliszcza, gruzy, to zostało. Wiatr jesienny hula po wertepach. My, pątnicy, idziemy, pomału. Późna pora, wieczór już jest blisko i aksamit ciemności się ściele. Każą nam się zatrzymać na nocleg u świętego Wojciecha w kościele. Tam już pewnie RGO działało, bo nam nieco erzac kawy dali, trochę chleba, było jakieś światło i się wszyscy jak jeden pospali. A nazajutrz pognali na dworzec. Wsiadać każą w bydlęce wagony. Pociąg rusza i wiezie nas wszystkich. Nie widzimy nawet, w którą stronę. Ale jazda ta długo nie trwała. Nie zdążyło nam nawet się dłużyć. Pruszków, Dulak 121, to był właśnie cel naszej podróży. Cel ten jednak nie był docelowy. Dulak to jest skrót od Durchgangslager, co oznacza obóz segregacji. On nas witał groźnym Guten Tagiem. Ja te słowa w cudzysłowie piszę. O dzień dobry nie może być mowy. To był Dulak 121, obóz strachu, choć tylko przejściowy. Tam był wielki zakład kolejowy, gdzie normalnie tabor naprawiano. Były hale wielkie z kanałami. W nich nas wszystkich po prostu ściskano jak owoce w hydraulicznej prasie, by wycisnąć sok na kwaśne wino. Kwadratowy metr na dwie osoby. Zimno, głodno,
tak godziny płyną. Lecz to jeszcze nie było najgorsze. Sceny godne dantejskich sensacji rozgrywały się zwykle w finale, przy obrzędzie strasznej segregacji. Idą rzędy istot wypędzonych, lęk ogromny dokucza, aż boli, w który pociąg wsadzą nas nadludzie? W ten na wolność, czy znów do niewoli? Matki z dziećmi, staruszkowie, chorzy mogą mieć nadziei promyk złoty. Wszyscy zdolni do fizycznej pracy stąd do Reichu jadą, na roboty. Jeśli ktoś się wyda podejrzany, że w powstaniu walczył, nie daj Boże, z łaski pilnujących nas żołdaków do kacetu nawet trafić może. Niczego nie dało się przewidzieć, nie było jednolitych kryteriów, a decyzja kto w lewo, kto w prawo była tylko tych żołdaków fanaberią. No i przeszło się już ku wolności, chociaż to nie wszystkim się udało. Bywało, zabrano dziecku matkę, bowiem dziecko z babcią wędrowało. Mama solo, stosunkowo młoda, wyglądała zresztą podejrzanie. Arbeitslager! Werdykt jednoznaczny. Nie ma mowy tu o żadnej zmianie. Nie pomogą spazmy dziecka, babci. Nie pomogą żadne tłumaczenia. Rozdzielono. Fakt nieodwracalny. Wszak nadludzie nie mają sumienia. Takich scen niestety było wiele, rozdzielonych liczyć na tysiące. Słychać było przeraźliwe krzyki, były łzy ogromne i gorące. Ludzie pchani w dwie przeciwne strony w geście bólu wyciągali ręce. A bywało, że tak rozdzieleni nie ujrzeli się już nigdy więcej. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że sumienie kupić się dawało za dolary albo sztukę złota, którą ci chcę w łapę się wciskało. No więc już jedziemy ku wolności, co nie znaczy, że nikt nie pilnuje. Pociąg toczy się bardzo leniwie i leniwe rytmy wystukuje. Stary wagon, tak zwany bydlęcy, tylko mokre niebo nad głowami. Deszcz wciąż siąpi, zimno nam dokucza, wszakże jakoś grzejemy się sami. Dookoła ciemności niezwykłe, bowiem mrok bez pardonu zapada, o świetle żadnej mowy nie ma. Lecz cóż zrobić? Trudna na to rada. Jeśli dzisiaj jedziemy koleją, pasażerskim, wygodnym wagonem, w porze nocnej okna zasłaniamy, bo dookoła stacje rozświetlone i przy drodze jakieś lampy świecą, widać światła od mijanych domów. Dzisiaj ciemność nie jest dokuczliwa, czernią w oczy nie włazi nikomu. Ale wtedy było zaciemnianie, bo nadludzie nalotów się bali. No i właśnie jedziemy wśród nocy, całkiem ślepo, całkiem ociemniali. Nic nie wiemy, dokąd nas zawiozą. Nikt nie pyta o cel tej podróży, która trwa już nie wiadomo ile i zaczyna bardzo nam się dłużyć. Bo pamiętać trzeba nieprzerwanie, że to nie jest jazda pierwszą klasą, a podróżni nie siedzą na miękkim i są jedną wielką, zbitą masą. Gdzieś pod wieczór, w drugim dniu podróży, na stacyjce małej pociąg stanął. No i chwilę ulgi się poczuło, kiedy drzwi wagonu otwierano. Wreszcie przestrzeń. Nazwa stacji sołtyków od wąż. Wreszcie przestrzeń, ziemia pod stopami. Dziś się jedzie tam z 4 godziny, choćby nawet dwiema przesiadkami. Nocleg w szkole, zupa, trochę chleba i instrukcje wszyscyśmy dostali, że nie wolno jechać bliżej domu, a najlepiej jechać jeszcze dalej. Wypisano nam Bescheinigungi,
co za Ausweis wystarczyć musiały, zwłaszcza dla tych, których dokumenty w ich mieszkaniach po prostu zostały. Bowiem wtedy na co dzień i w święto częste były łapanki, patrole i dlatego człowiek bez papierów nie miał prawa istnieć tak w ogóle, bo schwytany bez żadnych dowodów, jako ponad wszystko podejrzany, mógł się znaleźć w kacecie, a nawet dla przykładu zostać rozstrzelany. Tak zaczęło się kilka miesięcy odysei, tułania, wygnania, pełnych żalu, tęsknoty, nadziei. Nade wszystko zaś oczekiwania na tę chwilę, w której wolno będzie do swych domów wrócić bez obawy, gdy zapłonie zielone światło do wyśnionej, ojczystej Warszawy. Już nieważne, co było po drodze. W różnych domach przecież się mieszkało, gdzieś tam kątem, siedmioro w pokoju, a i więcej czasami bywało. Żyło się na wolności w niewoli. Terror wokół wcale nie hamował, choć front wschodni ciągle się przybliżał. Była nędza, był głód. Szkoda słowa. Później przyszła radziecka machina. Dziś mówimy druga okupacja, ale wtedy niektórzy myśleli, że swoboda będzie, demokracja, że w podziemiach gmachu wodociągu w znanym dużym mieście Częstochowie była tiurma, miejsce śledztw i tortur, to do dzisiaj mało kto się dowie. W każdym razie droga do stolicy była wolna i szczęście bez granic, że już można, że wkrótce wracamy. Wróciliśmy i wszystko to na nic. Nie ma domu, tylko mury stoją. Wnętrze czarne, puste, wypalone, oczodoły okien strachem zioną. Żal ogromny spoglądać w tę stronę. Żal tym większy, iż wiadomo było, że domostwo z walki ocalało, a zniszczono je później celowo. Z tego miasta nic zostać nie miało, bo tak główny nadczłowiek w Berlinie postanowił. Mniejsi go słuchali, więc strzelały płomienie z miotaczy. Dom za domem ginął z rąk wandali. Lecz na szczęście nie wszystko zdążyli unicestwić, obrócić w ruinę. I zostało co nieco z pogromu. Niby zapas na czarną godzinę. No, niektórzy mieli takie szczęście, że ocalał ich dom ukochany. Ale z domu pozostały tylko cztery nagie, odrapane ściany, bowiem wcześniej wszystko wartościowe wyniesiono, raczej bezpowrotnie, zostawiając tylko nędzne resztki i wybite szyby w każdym oknie. I tak właśnie na gruzach Warszawy odradzało się życie powoli. Prymitywie, ale z entuzjazmem, chociaż przeszłość bardzo, bardzo boli. Żal nam było utraconych domach, domostw. U znajomych kątem się mieszkało, w połatanych pośpiesznie ruinach, u przyjaciół, u krewnych, gdzieś się dało. Sytuacja mieszkaniowa miasta jeszcze długo normalna nie była. Chyba nawet 30 lat później spora liczba ludzi się gnieździła, tak jak wtedy w Dulagu w Pruszkowie. Chociaż dużo się odbudowało, ale ciągle w stosunku do potrzeb było mało, o wiele za mało. Wypędzenie, ponury egzodus, w mózg zapadło upartym nagraniem, choć nie było czasu go odtwarzać. Była praca, nauka, kochanie, drobne smutki, drobne radości. Praca, potem praca i znów praca, ale bardzo uparte nagranie jak bumerang. Czasami powraca. Dzisiaj mówi się o wypędzeniach. Głośno bywa czasem o tej sprawie, o Światowym Centrum Wypędzonych. Ono jest, no właśnie tu, w Warszawie.
Miła, sympatyczna frau Erika bardzo często łzy rzęsiste leje nad tragedią swoich wypędzonych, którzy zresztą, jak nas uczą dzieje, przez nikogo nie byli wygnani, wprost przeciwnie, sami uciekali. A niektórzy aż po dzień dzisiejszy w swoich domach po prostu zostali. Zresztą nie ma co się licytować, gdzie jest większy, gdzie zaś mniejszy dramat. Żyjmy przecież w końcu dniem dzisiejszym. Patrzmy na świat we współczesnych ramach. Bądźmy wszyscy dziećmi tej planety. Odkrywajmy szczęście życia w zgodzie i nie dzielmy się na wrogie nacje, tych na wschodzie i tych na zachodzie. Już od dawna powszechnie wiadomo, że nie w modzie pisać epopeje. Jednak można czasem być niemodnym, gdy przypomną się tragiczne dzieje, które chce się wyrzucić z pamięci. One jednak uparcie wracają, chociaż wiele lat już upłynęło, tak jak żywe przed oczyma stają. Dziękuję bardzo. Bardzo. Drodzy Państwo, ja tak pomyślałem sobie, że cóż może być piękniejszego na zakończenie niż właśnie ten poemat w wykonaniu Andrzeja Rodysa, który miał 8 lat, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. Dobrze mówię. Także, drodzy Państwo, już nie śmiem nic proponować Państwu, tylko chcę bardzo podziękować wiernym widzom Teatru Kamienica, Polonii oraz mieszkańcom Zagłębia Miedziowego i KGHM-owi chcę podziękować za to, że pomógł nam zorganizować ten dla mnie i dla nas tu niezwykły wieczór. Mam nadzieję, że dla Państwa on też takim zostanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy do kamienicy. Zapraszamy do nas.